Na cmentarz powędrowały biało-czerwone sztandary i flagi. Do Warszawy przybył tłum wiernych z całej Polski, ulicami stolicy przeszedł ponad półmilionowy pochód. Uroczystością pogrzebową przewodniczył kardynał Józef Glemp. Uroczystość pogrzebowa kardynała Stefana Wyszyńskiego przerodziła się w wielotysięczną manifestację patriotyczną. Przedstawiciele władz kościelnych i państwowych, a także przedstawiciele NSZZ Solidarność przeszli ulicami Warszawy z trumną prymasa tysiącletniej. A wśród uczestników rozległy się okrzyki: chwała bohaterom, chwała kardynałowi Wyszyńskiemu. Na trumnie zostały położone kwiaty i czapka kardynała. Na jej wierzchu leżała korona, która miała symbolizować, że przemawiał tu niekoronowany król Polski. Kardynał Wyszyński pozostanie w pamięci Polaków jako jeden z największych duchownych w dziejach naszego kraju. Był mężem stanu, a także wielkim patriotą.